Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak. Ta latarka na mojej czapce zwiastuje nocną wędkarską wyprawę. A ta nocna wędkarska wyprawa to po bardzo długim okresie nie łowienia nocnych sandaczy na Wiśle postanowiłem, że w końcu trzeba pojawić się nad Wisłą właśnie w porze późnowieczornej i nocnej, tak aby spróbować coś tam spod powierzchni wydłubać. Mamy koniec sierpnia, gdzieś tam za chwilę koniec lata, początek jesieni. To jest taki fajny czas, żeby zacząć już sprawdzać, czy coś się na Wiśle dzieje. Ja dzisiaj jestem trochę nieprzygotowany, bo zapomniałem kaloszy. O, jak to się mówi, poszedł jak dzik przez kukurydzę, zobaczcie. Tu coś wydeptane, tutaj też coś. No, w nocy tutaj może być całkiem ciekawie. Samochodem się tu nie pchałem, bo jest po deszczu, więc jest błoto, jest rozjeżdżone. Ja nie wziąłem kaloszy, nie wziąłem też statywu do kamery, więc trochę dzisiaj będę miał utrudnione zadanie. Niemniej jednak, no, takie dwie kontrolne ostrogi dzisiaj sobie obłowię. Okej, okay. I mamy tutaj pierwszą główkę, na którą spróbujemy się dostać. Widzę, że jest dosyć mocno przechodzone tutaj. O, piękna woda. Fajnie płynąca. Mogłaby płynąć trochę wolniej, ale to już to jest wynik jakby moich takich wędkarskich preferencji. Tutaj na rybę jest bardzo dobrze. Dzisiejszy film to może nie jest taki film, nazwijmy to, pełnowartościowy z wyprawy tej sandaczowej. Jak widzicie, jestem trochę późno, już za chwilkę będzie ciemno. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem też tak do końca przygotowany. No niemniej jednak tą kamerę wziąłem, więc tak postanowiłem, że chociaż takiego krótkiego vloga, że coś w temacie tych nocnych sandaczy zaczyna się dziać. A jak coś złowię, no to też oczywiście pokażę. W międzyczasie gdzieś tam może pogadamy sobie trochę o tych sandaczach. No, dzisiejsza wyprawa to też trochę pretekst, żeby przetestować sobie kijek Savage Gira SG4. To jest seria wyżej niż te SG2, które używałem na szczupaki. To jest kij do 23 gram, 7,23, więc fajna opcja na Wisłę powinna być. I właśnie chcę go sobie dzisiaj zobaczyć jakąś na tej Wiśle przy tym łowieniu sandaczy, będzie sprawdzał. Obłowię tą ostrogę jak się ściemni i jedną ostrogę poniżej. O, gdzieś tam. O, tam. To są takie, no myślę, dosyć fajne główki. Znaczy ja bardzo dawno nie byłem na Wiśle wieczorem. Jakby nie odwiedzałem wielu odcinków, na tym odcinku też bardzo dawno nie byłem, więc tak naprawdę teraz dopiero widzę, jak tu się układa woda pod te nocne sandacze. Widzę, że jest całkiem fajnie, bo dwie główki powyżej jest przykosa, kończy się przykosa. Trochę niedobrze, bo jest trochę wysoka woda, więc jest ryzyko, że z tej przykosy będzie nam tutaj sypało piach. Jak przykosa jest odsłonięta, no to ten piach raczej tutaj by nam nie sypało, raczej to powinno iść gdzieś bokiem. A tutaj może z całej łachy nam ten piach ściągać, więc... Ale zobaczymy. Widzę, że tutaj coś oczkuje, jest tutaj jakaś drobnica, więc jest szansa na to, że jest tutaj ryba. No dzisiaj nie pokażę wam łowienia, bo mówię, ani GoProka nie wziąłem, ani statywu, więc tak trochę teoretycznie. No i trochę, żeby się wczuć w ten klimat. Jak się wszyscy w ten klimat wczujemy, to może zaczniemy łowić jakieś fajne ryby. Tutaj nie powinienem tego robić, no ale podejdę trochę bliżej. Pokażę wam może od tej strony, może nie od tej strony. Może od tej strony. Jak zawsze opowiadam, część napływowa, przelew i warkocz. I tak zaczniemy sobie obławiać tutaj ten cały przelewik i ten warkocz. Czym to zaraz wam pokażę w ramach przypomnienia. Ok, no tradycyjnie, tak jak już to wiele razy pokazywałem, łowię na woblery płytko-schodzące. Takie modele klasyki, tak zwane sandaczowe. Klasyki nocnych sandaczy, to jest Rapala Original 11, 9 i 7. Glock Nike. Tutaj mam, to jest chyba 8,5 czy 8, już nie pamiętam dokładnie. 11 niestety nie mam, bo zapomniałem uzbroić ją w kotwicę. Zapomniałem kupić kotwic po prostu. Tu mam też jakieś gumy, też Savage Gira.
jakiś twisterek. Jakieś chociaż 2-3 gumki też warto zawsze mieć. Czasami pokaże się gdzieś boleń, czasami gdzieś tam chlupnie zakręci szczupaczek pod wieczór w tych kamieniach, więc coś tam delikatnie uzbrojonego, tak żeby tam podać, też w tym pudełku warto mieć, bo ja przy nocnych sandaczach nie noszę żadnego wielkiego pudła z przynętami. Nie chcę się za bardzo obciążać, to takie dosyć mobilne to moje łowienie. Z małymi wyjątkami, no ale raczej staram się gdzieś tam przemieszczać, dlatego nie chcę mieć w tym plecaku za dużo nawalone, a i tak jest zawsze za dużo, bo jakieś picie, bo jakieś coś tam, bo jeszcze jakiś polar do ubrania i zwykle ten plecak jest wypchany tak, a my to musimy brzegiem Wisły dźwigać. Bardzo ważne jest, żeby jak jesteśmy już chwilę przed łowieniem, robi się coraz ciemniej, żeby obserwować tą wodę. Tutaj no, czasami widać, że ta drobnica gdzieś tam oczkuje, gdzieś tam się pojawia, to jest dobry sygnał. Zwiastuje to potencjalną wizytę sandaczy w tych miejscach. A jak będzie, to zobaczymy, bo prawda chyba stara jak świat. I chyba każdy, kto choć trochę łowił na Wiśle, to wie, że żeby na Wiśle łowić chociaż w miarę skutecznie, to najlepiej nad tą rzeką trzeba być codziennie, no chociaż co drugi dzień. To wtedy praktycznie każde wahnięcie wody jesteśmy w stanie się wczuć, w jakie miejsca jechać i tych ryb szukać. Takie łowienie z doskoku, albo tak jak ja tu jestem na sandaczach od bardzo długiego czasu, no to tak jest. Zaczynamy, że tak powiem, od strzelania na ślepo. Przyjeżdżamy w jakieś miejsce, sprawdzamy, zobaczymy i później po kolei te miejsce trzeba sprawdzać. Nie wiem, czy na to będę miał czas, żeby tak regularnie i tak intensywnie przez tą jesień jeździć. Pewnie nie. Poza tym, że jest strasznie dużo komarów, to jest całkiem przyjemnie. To jest urok właśnie tego wieczorno-nocnego łowienia, że o tej porze roku jeszcze mamy do czynienia ze sporą ilością komarów. No ale jakoś staramy się to przezwyciężać. Dobra, zobaczymy sobie pierwsze rzuty. Pierwsze rzuty tym kijem, bo to jest dziewiczy rejs, powiedzmy sobie. Jeszcze tego kija nie używałem. Gdzieś tam to będą pierwsze rzuty. O. Ale już czuję, że na sandacza będzie ok. Nie jest, to jest niby do 23, ale on nie jest wcale taki. Ja sobie go w domu sprawdzałem. Tutaj jednak on się dosyć sztywno trzyma w tej dolnej części tutaj przy uchwycie. Więc myślę, że przy bardzo dużej rybie on będzie w stanie jednak gdzieś tam pozwolić ją chociaż trochę kontrolować. O. O, myślę, że pierwsze rzuty tutaj już właściwie są. Mówią wszystko. Ja nie lubię łowić na woblery takimi pałami, sztywnymi pałami. Tu jakby trzeba to trochę rozróżnić. Łowienie sandaczy, no zwykle jak idziemy do sklepu i chcemy kupić kij sandaczowy, to ktoś tam, sprzedawca, który, że tak powiem, o łowieniu sandaczy ma chociaż jakieś tam pojęcie, to zwykle proponuje nam sztywne pały, kije takie bardzo mocne, no właśnie przesztywnione. To są zwykle wędki do łowienia na gumy, na koguty, z opadu w dzień, gdzie tamtego sandacza trzeba bardzo mocno zaciąć, tak żeby mu tą gumę gdzieś tam w ten pysk wbić. Natomiast przy takim łowieniu w nocy, no ja sobie nie wyobrażam łowić tak sztywnym kijem i taką siermierzną pałą, że tak powiem, łowić delikatnie na woblery płytko schodzące. Tutaj te brania są też inne, bo tutaj no ten sandacz jednak nie pieści się w jakieś podskubywanie. Zresztą ja zawsze mówię, że sandacz, nocny sandacz na rzece zdecydowanie różni się od tego samego sandacza w tej samej rzece, który gdzieś tam jest łowiony w dzień, z dna, na gumy. A już no też zdecydowanie różni się od takiego sandacza łowionego na jeziorach czy na zbiornikach zaporowych w dzień, na opad, na koguty, na ciężkie gumy, czy nawet na lżejsze gumy, no ale na opad. To są zupełnie dwie odmienne ryby, więc tutaj ta wędka, uważam, do łowienia nocnego
na woblery może wykazywać trochę finezji. Niezbyt wiele oczywiście, bo gdzieś tam, o, okonek, bo gdzieś tam ostatecznie ona jednak no, musi nam tą rybę przytrzymać, bo pamiętajmy, że tutaj no, często oprócz tego, że walczymy z rybą, to walczymy też z nurtem. Ten nurt rybie często pomaga. Więc gdzieś tam to też nie może być wędka, która będzie zbyt spolegliwa i będzie szybko się, tak powiem, poddawać na tej rybie. Też prawda jest taka, no, że jak tutaj zapniemy jakiegoś dużego suma, to z brzegu, nawet mając o wiele bardziej siermiężnik i też pewnie za dużo byśmy nie zrobili. I tutaj jakby mówimy tylko o sandaczach, bo sumy to jest zupełnie inna bajka. Jeżeli chodzi o wiślane sumy, to moje doświadczenia kończą się na jednym sumie, którego udało mi się cudem wyholować z brzegu. To była wiosna, więc on był taki ospały cudem, bo na ten sprzęt, który miałem, sum 2.05, no to był cud. I kilka sumów też zdarzyło mi się mieć przy nocnym sandaczowaniu. Żadnego nie udało mi się wyjąć i z reguły to była taka lokomotywa i odejście w nut, że takimi tam wędeczkami sandaczowymi to możemy sobie jedynie w buchu pogrzebać. I tyle. Więc to łowienie sumów to w ogóle odrębny temat. W związku z tym, że nic się tutaj nie dzieje, kompletnie. Jakieś tutaj gdzieś w tym miejscu prawdopodobnie malutki sandaczyk uderza, ale niestety na wodzie stojącej, więc za bardzo nie mam mu jak zaprezentować przynęty. No i mówię, to jest tylko prawdopodobnie, a więc idziemy na następną główkę i teraz, o, czyli gdzieś tam dokładnie i nagramy sobie całe to przejście. Może nie tyle co w celach szkoleniowych, bo przejść z główki na główkę pewnie każdy potrafi, ale w celach może takiego jakiegoś oddania klimatu tej nocnej wędrówki. Wiem, że w tych wszystkich filmach jeszcze na wędkarskiej tubie to no, większość z Was bardzo lubiła właśnie te takie momenty. Oj, czekajcie, kamerę sobie poprawię. Gdzieś takie, nazwijmy sobie to, właśnie przygodowe. No jednak to wędkarstwo nocne ma swój urok. No i więc spróbujemy sobie teraz ten urok nieco oddać obrazem i trochę dźwiękiem. O, wychodzimy sobie teraz na brzeg i mamy drogę. My przyszliśmy sobie stamtąd. Mamy pole kukurydzy. Wraz z polem kukurydzy prawdopodobieństwo, że może pojawić się tu jakiś dzik. No niemniej jednak idziemy. Ja jednak jakiś tam hałas generuję jak idę. Coś tutaj gadam do Was, do tej kamery, więc mam też cichą nadzieję, że dziki to słyszą. Jeżeli tu jakieś są, i najzwyczajniej w świecie nie będą miały odwagi wyjść. A jak będzie, to zobaczymy. Jest to zawsze takie chodzenie w nocy samemu nad rzeką. No, to jest dosyć taki, jakby to powiedzieć, dosyć specyficzne doświadczenie. Aczkolwiek dla mnie bardzo przyjemne. Kiedyś bardzo duży dyskomfort powodowało to samotne przebywanie w takich miejscach, jak dzisiaj tu jesteśmy. No, bardzo szybko to, można powiedzieć, przeterapeutyzowałem sobie po to, aby być niezależnym, nie potrzebować kompana. Nie to, żeby nie było miło z kimś sobie wędrować w nocy i łowić, no ale jak nie można nikogo znaleźć akurat do tego wieczoru, kto by chciał jechać, no to jak samemu nie damy rady, to mimo chęci musimy sobie odpuścić, a tak to nie musimy sobie odpuszczać. No tutaj wygląda jak zejście na ostrogę, no ale ja te miejsca znam, wiem, że to jeszcze nie jest ostroga, więc idziemy. No, kukurydza już, zobaczcie, całkiem spora.
idziemy dalej. Strasznie mokro. Ja jestem bez kaloszy. Trzewiki z Kostaryki całe mokre. Dzisiaj to jeszcze taki wiaterek wieje, więc trochę tam to wszystko szumi. Zagłusza to nasze dźwięki wyobraźni. Jak jest taka błoga cisza, to no, wyobraźnia potrafi wygenerować różne tam, nie wiem jak to nazwać, omamy. Straszne błoto. No tutaj powiem wam, że samochodem bym się nie zapuścił. Tylko żebym się nie zapuścił, nie przegapił wejścia teraz. Bo to chyba było tu. No. My tu gadu. Myśmy minęli główkę. Ta główka akurat może być dosyć fajna. No, zwykle to trzeba teraz być czujnym, czy ktoś na tej główce nie jest. Zwykle siedzą grunciarze. Więc gdzieś tutaj już na tym etapie widać jakiś tam świetlik na szczytówce. Tudzież słychać jakiś dzwoneczek, jak tam gdzieś tam podryguje. No ja z tą lampą niestety. Może tędy. Nie jestem w stanie tam zobaczyć nic dalej niż ta lampa mi oświetla. No tam jeszcze jak było widno, widziałem, że nikt tu nie siedzi, więc tak dosyć odważnie tu wchodzę. Bo jakby tu ktoś był, to tym światłem pewnie nie byłby zadowolony, że mu robię takie zamieszanie. O, przyznacie, o, idziemy stamtąd, nie? Jakbyś tam. O! Coś tu było słychać przy kamieniach. Musicie przyznać, że jest klimacik, co nie? Nie, tak Wisła to jest Wisła. No dobra, idziemy dalej. I tutaj za chwilę już niestety będę musiał zgasić lampę. Czy niestety? Dla was niestety. Ops. O. Za wiele teraz mnie poobserwujecie. Ale może wrażenia dźwiękowe, bo muszę dojść tutaj do szczytu Ostrągi. Bardzo powolutku. O, spodnie już mam mokre. Ups. No dobra, i tutaj na chwilę urywamy łączność. Połowię trochę, no jest noc, więc tego łowienia wam nie pokażę. Odłożę tylko te rzeczy, a wchodzimy tutaj po cichu, bo tutaj już przy kamieniach mogą być ryby. Na tej główce też tak zwana dupa. Dwie główki obłowione, tak jak było dzisiaj w planie. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, taka krótka wyprawa, więc idziemy do samochodu, kawałek mamy do przejścia. Kończymy łowienie, tym bardziej, że co chwilę pada. Przed chwilą też tak dosyć mocno tutaj mżyło. Nie wiem, czy za chwilę to się rozkręci. Gdzieś tam widzę, że to niebo chyba jest dosyć mocno zachmurzone. Więc nie ma co tutaj sztucznie przedłużać. Tym bardziej, że te następne główki już tak jakoś mniej mnie interesują. Chciałem tutaj to obłowić. Na tej ostrodze, gdzie teraz jestem, coś tu mi się pokazało. Coś tutaj było widać, że przyżarowało. Gdzieś tam zawinęło. Ale nie jestem w stanie. No wyglądało to sandaczowo. Niestety podawałem tam bobler jeden, drugi, mniejszy, większy, bezskutecznie, więc albo był to sandacz, zawinął za drobnicą i popłynął gdzieś, albo najzwyczajniej w świecie nie był zainteresowany tym, co mam mu do zaoferowania. A tak też czasami przy nocnych sandaczach bywa. Okej, okay, zbierzemy majdan i idziemy stąd. Okej. Okay. Jak widzicie, wiaterek dosyć mocny się też zerwał. Coś tutaj się będzie chyba jakiś front przetaczał. Dobra, tam już odpuścimy, idziemy tu. I idziemy już prosto do samochodu. Kawał mamy, bo tam aż... Tam, gdzie takie drzewa widać, to jeszcze za te drzewa trzeba iść.
Wie trochę, a ja o. Zobaczcie, całe mokre buty. Spodnie. To jest gapiostwo typowe. Bez kaloszy. Tu w ogóle to wodery dzisiaj by się przydały. Albo chociaż kalosze. A najlepiej jest jak wieje. I tą kukurydzą tak zawieje. Taki jest dźwięk, jakby coś śmiało zaraz wybiec z tej kukurydzy. Nie to, żebym podkręcał atmosferę, no ale tak to słychać. Dobra, tu wejdziemy jeszcze tylko w to ciemne. Taki lasek. Przejdziemy go. I jesteśmy w samochodzie. O, deszczek pada. Widać to? Widać. Elegancko. To taka jest pogoda, powiem wam. Deszczyk. Ten wiatr. To takie nigdy nie było jakieś sandaczowe. To już lepiej jak jest skwar. Upał taki, że nie idzie w nocy wyrobić, to jakoś tak chyba prędzej. Chociaż zdarzało się. Teraz jak sobie pomyślę, to faktycznie zdarzało się po takim błocie już chodzić. O Jezu. I oto w trzewikach Paweł. W sandałach trzeba było przyjechać. No, zdarzało się już, że... Aha. No. I co tu się teraz stało z tym? Batery chyba kaput. Chyba batery kaput zrobiło. Moja latarka czołowa, jak widzicie, nie bardzo. Także może wejdę zaraz do samochodu i skończymy. No i jestem już w samochodzie spakowany, to by było na tyle. Dzisiejsza wiślana przygoda dobiegła do końca. Przygoda taka, nazwijmy to, rozpoznawcza. Tak jak mówiłem, bardzo dawno ze spinningiem mnie na Wiśle nie było, więc trochę będę musiał pochodzić, poszukać, przyjechać tutaj jeszcze raz, zobaczyć, czy faktycznie te ryby się tutaj gdzieś nie kręcą. Jeden dzień czy jeden wieczór, no to jeszcze za mało, żeby wyrokować, czy odcinek będzie dobry, czy nie. No i muszę pojeździć jeszcze kilka innych miejsc, zobaczyć co, gdzie się dzieje. Jak już namierzę coś fajnego, coś, gdzie coś tam się dzieje, będzie szansa na rybę, to wtedy nagram film taki już typowy z wieczornego łowienia. Przyjadę nad wodę trochę szybciej, trochę może popróbujemy za szczupakiem, za boleniem. Jak zrobi się ciemno, no to pochodzimy sobie za sandaczem, tak jak to było kiedyś. Dzisiaj taka pierwsza rozpoznawcza wrzutka. Mam nadzieję, że mimo wszystko miło się wam ją oglądało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz oczywiście. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie.